Michał Tuszyński dla Fansportu, witamy Was serdecznie, a ze mną w warszawskim Centrum Atletyki Krzysztof Głowacki, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Słuchaj, jesteś tuż po treningu, ja wiem, że masz mało czasu, dlatego chciałem wykorzystać ten czas, aby pogadać o konkretach i do takich konkretów od razu przechodzę. Czemu nie zobaczymy Cię na gali KSW Epic, bo to nie jest tajemnica, że gdzieś w pewnym momencie mówiło się o tym, że główka na tej gali zawalczy. Znaczy, mówiło się, że zawalczę. No ale włodarze postanowili, że troszeczkę później szykują jakąś większą galę, także czekam na potwierdzenie kiedy. No właśnie, bo gdzieś był pytany o to Martin Lewandowski ostatnio. On mówił, że te sprawy związane z tym zawieszeniem nie mają żadnego znaczenia, że gdzieś oba obozy usiadły i gdzieś się nie dogadały, więc rozumiem, że ty też masz takie informacje, że te sprawy jakby związane z dopingiem, być może jakimś słabszym PR-em na ten moment nie miały tutaj znaczenia. Nie, nie miały znaczenia, także a po prostu postanowiliśmy, że troszeczkę później zawalczę, no i czekam teraz na dokładne potwierdzenie dokładnej daty. No właśnie, to ja może zapytam tak, jeżeli chodzi o to KSW Epic, na jakim to etapie było? Czy ty już na przykład wiedziałeś, z kim miałbyś zawalczyć, co to miało być w sensie formuły? Znaczy mniej więcej znałem rywala, także, ale nie mogę go zdradzić. Domyślam się. Także tak, wiedziałem, z kim miałem walczyć i co i jak miało być. Walka normalnie w MMA. O proszę! To jest ciekawe, że już Krzysztof Głowacki miał walczyć w takim normalnym MMA. Rozumiem, że... Bo walka może być zawsze w MMA, moi drodzy, ale to jest ważne, czy ta walka w ogóle przejdzie do parteru. I się zastanawiam, patrząc też na to, co działo się dziś w trakcie treningu. A miałem okazję trochę zobaczyć, czy Krzysztof Głowacki jest gotowy na to, żeby walki nie prowadzić, tylko w stójce. Czy jest gotowy, wiesz. Wiesz, jak to wygląda na treningu? Na treningu zawsze wygląda wszystko świetnie, wszystko fajnie. Na sparingu zawsze wygląda to troszeczkę ciężej, a w walce jeszcze w ogóle inaczej. Także ciężko mi jest powiedzieć, dopóki nie zobaczymy w walce, tego się wszyscy nie dowiemy. Krzysztof, dlaczego twoim zdaniem nie wszystkich przekonuje ta gala KSW Epic? Bo są tacy, którzy mówią, że liczyli na więcej. Moim zdaniem za mało takich dużych nazw gdzieś tam wcześniej jest, ale wiadomo, z czym to się wszystko wiąże. Pieniążki, tak? Walka wieczoru pochłonęła większy budżet, także teraz trzeba sobie radzić jakoś tam innymi walkami, no i o to wszystko chodzi. Jakby już zrobili, nie wiem, 3-4 fajne takie walki, gdzieś tam większe nazwiska, to myślę, że to by było dużo lepiej. Dlatego Krzysztof Głowacki przydałby się na tej gali, ale już przejdźmy do tego main eventu i pogadajmy o tym. To jest walka, która Ciebie interesuje, która Ciebie, mówiąc wprost, jara, jak Ty na to patrzysz szczerze? Fajna walka, z ciekawości zobaczę, jak to będzie wyglądało z tego względu, że nie wiemy nic tak naprawdę o Tomku Adamku. Miał 5 lat przerwy. Co on robił? Czy on trenował, czy nie trenował? Także zobaczymy, w jakiej formie jest. No ma 47 lat, mamy 44, niby 3 lata, ale mamy to jest cały czas w całym cyklu, tak? Cały czas przygotowania, cały czas walki. Może przyjąć cios, też mocno zadaje ciosy. Wiadomo, my trochę pięściarze troszeczkę w stójce inaczej zadajemy te ciosy, ale czy nie wiem, czy Tomek Adamek będzie potrafił przyjąć cios, czy będzie potrafił oddać tą serią, bo wszyscy znamy Tomka, sposób walki, dużo przyjmuje, ale jeszcze więcej oddaje. Czy w tym stanie będzie tak dalej walczyć? Tego nie wiemy. Dlatego ta walka dziś jest bardzo interesująca, mnie bardzo interesuje z tego właśnie względu, że nie wiemy tak naprawdę nic o Tomku. A Mamet nie ma przypadkiem 42? 42? A z tego, co kojarzę. Tak? Chyba tak. 3 chyba w tym roku, jakoś tak. Możliwe, w tym roku na pewno 3, tak. No to 43 w tym roku, tak. W tym roku, no. No dobra. Tak, no to 42 skończone. Tomek 47 bodajże, tak? Mhm. Także no to jest spora różnica. W tym wieku to jest na pewno spora różnica. No ale największą różnicą to robi wszystko, że Tomek Adamek od 2018 roku miał ostatnią walkę. I w tym wieku przeskok, taki jak na przykład 5 lat, nie wiem, nie był w ringu, nie był w klatce, na pewno nie był. Ale jak nie był w ringu, nie wiem, czy jest w stanie w pół roku nawet podczas przygotowań, a nie trenował pół roku, tylko nie wiem, z 3 miesiące, nie wiem, czy będzie w stanie tego wszystkiego nadrobić. Ale z drugiej strony jestem ciekaw Twojej opinii jako eksperta, bo usłyszałem innych ekspertów takie opinie, że też robiłoby różnicę to, gdyby to była walka jednak w prawdziwym ringu bokserskim, gdzie Tomek mógłby go zagonić tak, do narożnika gdzieś pod linę i zaprosić do tej swojej gry. Zaprosić do narożnika, bo z narożnika ciężko wyjść. Mhm. Wiadomo, a w oktagonie nie ma narożników, więc Mamet będzie mógł łatwo wychodzić, ale czy też łatwo, jeżeli dobrą wywrzesz presję na zawodniku, to też stanie, można go zamknąć przy klatce, także spokojnie, ale nie wiemy, jak Tomek jest, w jakiej gazie. Tego nie wie nikt, tylko wie Tomek i Kaskar.
Ale to zgodzi się z takimi ludźmi, którzy mówią, że jeżeli w Tomku Adamku jeszcze tego starego Tomka Adamka zostało odrobinę, to Mamet nie ma szans? Jak najbardziej się zgodzę, jeżeli Tomek będzie dawny Tomek, naprawdę, będzie potrafił przyjąć cios i jeszcze więcej oddać, to myślę, że Mamet nie będzie miał szans. Ale jeżeli już nie będzie mógł przyjmować, przyjmie gdzieś cios, go odrzuci do tyłu, to niestety będziemy to przykro oglądać. Dobrze. Miała być walka, my sobie też ostrzyliśmy zęby, już nawet nagraliśmy program, który był zapowiedzią tej walki, czekamy na nią z utęsknieniem, Tyson Fury kontra Oleksandry Usyk, no i wiemy, że tej walki w pierwotnym terminie nie dojdzie. Żałujesz mocno? Czekasz na ten pojedynek? Jak najbardziej czekam, no Usyk niesamowity skok zrobił do przodu, całą cruiser wykosił, w ciężki pasz wykosił, jeszcze tylko tu Tyson Fury został, tak? Teraz na pewno będzie celowo w to oko. Na 100%. Także teraz duża robota po stronie Fury'ego, żeby dobrze zabezpieczyć to oko, dobrego catmana wziąć, dobrych sparring partnerów przede wszystkim dobrać, dobre kaski, gdzieś, żeby to zabezpieczyć, żeby to nie osłabiać to oko. Ja wiem, ja też pamiętam przed jakąś walką na Łotwie, co boksowałem w pierwszej edycji turnieju, ale byłem w walce zastępczej, też miałem walnięty na dole łuk. I pamiętam, że każdy jakiś sparring czy coś, dostawałem, to się wszystko otwierało, dlatego później musiałem sparować takim kaskiem, z takim specjalnym, z takim, tutaj była taka blokada plastikowa, żeby tego gdzieś nie przyjmować, także Tyson Fury naprawdę ma teraz dużo do roboty, bo jak niestety pęknie w pierwszych rundach ten łuk, to wiadomo, że będzie gdzieś skupiony tak, żeby gdzieś tam nie przyjmować i cały plan może pójść, że tak powiem, w zapomnienie, tak? A wiadomo, że na Usyka trzeba się przygotować, dobrze plan taktyczny mieć, także... Także ciężka robota przed Fury'em. Usyk ma według Ciebie duże problemy z tymi ciosami na korpus, czy to jest gdzieś taki bardziej mit? Jak Ty na to patrzysz? Jak najbardziej ma problemy. Zobaczcie nawet moją walkę, jak w 11 czy 12 rundzie, jak dostał w klatkę, się wywrócił. Tam ogólnie powinno być liczenie, bo dostał w klatkę i to po ciosie dotknął rękawicą, to w federacji WBO, jeżeli dotniesz rękawicą po ciosie, jakimkolwiek ciosie, nawet Cię dotknę, a Ty dotniesz maty, to jest liczenie, powinien być liczone, ale no trudno, to i tak by nic nie zmieniło, bo i tak przegrałem walkę, tak? Ale gdzieś tu bym szedł ciosy na korpus. Chciałem Cię zapytać o Twoje zdrowie, jak to wygląda? Ja pamiętam naszą ostatnią rozmowę w ogóle, kiedy opowiadałeś mi o tym swoim takim, wydaje się, trwałym urazie po walce z Patrykiem Tołkaczewskim, ale o to Twoje zdrowie generalnie chciałem zapytać. Wszystko dobrze, wszystko elegancko, wiadomo, to oko jeszcze tam nie za dobrze jest, ale radzę sobie. Ale jest lepiej z tym okiem? Tak widzę przez mgłę troszeczkę, dlatego potrzebuję okulary tak na co dzień do życia, ale nie jest najgorzej. Spoko. Dobra. Nie na KSW Epic, ale z tego co wiem, to KSW też szykuje coś dużego na przełomie wiosny i lata, może na początku lata. Mam nadzieję, że z udziałem Krzysztofa Głowackiego. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę, dużo zdrowia. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki.